Dzień dobry, jestem Radek Biel z czasopisma Archeologia Żywa i zapraszam na dzisiejszy kontekst, w którym usłyszycie, w jaki sposób 500 lat temu Inkowie starali się wybłagać łaski swych bogów. A do Ameryki Południowej sprzed czasów Kolumba zabierze nas doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego pracująca w Centrum Badań Andyjskich UW, zajmująca się badaniem ludzkich szczątków obszaru andyjskiego, w szczególności kulturą Nazca oraz Imperium Inkaskim, a aktualnie koncentrująca się na badaniach ofiar rytuału Capacocha, tak? Tak, zgadza się. Współautorka artykułu opublikowanego niedawno w czasopiśmie Journal of Archaeological Science Reports, Dagmara Socha. Cześć, Dagmaro. Cześć, dzień dobry, witam Państwa. Jako że w dzisiejszej prezentacji będzie dużo o bioarcheologii, ludzkich szczątkach, na wstępie pytanie do Ciebie, czy osoby bardziej czułe na takie tematy lub oglądające nas dzieci mają się obawiać jakichś nieodpowiednich zdjęć, czy będzie tak zwane family friendly odpowiednio dla każdego? Postaram się, aczkolwiek ponieważ zajmuję się głównie badaniem mumii, więc trochę zdjęć mumii będzie, zresztą jak już pokazuję ten pierwszy slajd, gdzie właśnie widzimy jedną z nich. No ale mam nadzieję, że nikt się nie wystraszy, wszyscy będą mogli spokojnie zasnąć dzisiaj. Jak zawsze mówię, lepiej nie jeść, bo też nigdy nie wiadomo, co nam będzie opowiadane, ale drodzy widzowie, zostaliście w razie czego poinformowani, więc mam to z głowy, a skoro już się zwracam bezpośrednio do Was, to tradycyjnie przypomnę, napiszcie skąd się z nami łączycie, może ktoś ogląda nas akurat właśnie z Peru, ciekaw jestem jaką tam mają pogodę, ale tak Maro, nie zaprosiłem Cię, by o pogodzie rozmawiać, a o konkretach i to teraz tego przejdźmy, prezentacja już jest dla wszystkich widoczna, więc oddaję głos. Super, dziękuję bardzo. Więc dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć troszeczkę o Inkach i ich rytualnych ofiarach, ale także o najnowszych badaniach, które mieliśmy okazję przeprowadzić. Tutaj wymieniony jest na pierwszym slajdzie nasz zespół, w skład którego oprócz mnie wchodzi również pani Marzena Sykutera z Katedry Medycyny Sądowej z Bydgoszczy, dr Johann Reinhardt, który jest odkrywcą tych mumii i dzięki którym większość z nich została odkryta dla świata archeologicznego, ale także dla pasjonatów archeologii oraz nasz peruwiański kodyrektor projektu Rudy Chavez Perea, który jest związany z Uniwersytetem Katolickim Świętej Marii w Arequipie, która jest odpowiedzialna właśnie za tę mumię i w ramach struktur, której znajduje się muzeum, w którym miałam przyjemność właśnie pracować z tymi zabytkami. Więc na początku może trochę wstępu o Imperium Inkaskim, ponieważ nie każdemu jest ono dobrze znane. Imperium, które stworzyli Inkowie, było jednym z największych imperiów, o jakim wiemy, które istniało w Ameryce Południowej przed Kolumbem i obejmowało ono obszar aż 2 milionów kilometrów kwadratowych. Tak jak Państwo widzą, są to obszary dzisiejszego Peru, północnego Chile, północno-zachodniej Argentyny oraz większa część Ekwadoru. Sama nazwa, to jak nazywali Inkowie swoje imperium, to było Tawantinsuyo i oznaczało ono w tłumaczeniu z języka Kechua cztery części razem. Sama ta nazwa wzięła się od podziału administracyjnego, który wprowadzili Inkowie i którzy, jak mogą Państwo zobaczyć na tej mapie, podzielili swoje imperium na cztery wielkie prowincje, które stykały się ze sobą w stolicy Imperium Inkaskiego, w świętym mieście Inków Cusco. Każda z tych części według Inków była zróżnicowana w zależności od tego, czym się zajmowała. Północna część Chinchasuyo była uważana za jedną z najbogatszych. W południowej części Collasuyo znajduje się słynne jezioro Titicaca i obszar ten był też związany z licznymi kopalniami, które się tam znajdowały. Część, którą dzisiaj nieco bardziej się zajmiemy, jest część Contisuyo, gdzie znajdują się wulkany, na których szczytach zostały właśnie odkryte te ofiary składane przez Inków. Natomiast wschodnia część Antisuyo jest najmniej poznaną częścią Imperium Inkaskiego. Obejmowała ona obszar lasów deszczowych, tak zwanej selwy. No i do dzisiaj nie wiadomo tak naprawdę, jak daleko Inkowie rozciągnęli swoje panowanie w tym obszarze, ze względu na to, że obszar jest ten dosyć trudny dla badania archeologicznych. Jest dosyć niewiele szczątków, które się zachowały na tym obszarze, więc to, jak daleko Inkowie tak naprawdę kontrolowali swoje imperium w wschodniej części, jest dopiero odkrywane i jest to przedmiotem nowych badań, które są obecnie bardzo rozwinięte. Za twórcę potęgi Imperium Inkaskiego uważa się dziewiątego króla Imperium, Pachacuteka,
który rozszerzył właśnie to Królestwo Inków spoza ich stolicy, miasta Cusco, również na inne obszary, natomiast jego następca już wykonywał kolejnych podbojów i tak one się aż rozszerzały do momentu, kiedy do Peru przybyli Hiszpanie. Dosyć zagadkowym jest, jak wyglądała populacja imperiów, ponieważ jak Państwo zapewne wiedzą, oprócz samej konkwisty Hiszpanie przywieźli również ze sobą bardzo wiele chorób i część z nich niestety była dosyć dużą nowością w tamtym regionie, przede wszystkim grypa czy odra, które były chorobami odzwierzęcymi, a te zwierzęta jak ptaki, świnie, krowy nie były hodowane, nie istniały w Ameryce ani północnej, ani południowej, w związku z czym przybycie Hiszpanów wywołało wielkie epidemie i szacuje się, że około 90% ludności całego Imperium Inkaskiego zginęło właśnie w wyniku nie samej konkwisty, ale właśnie chorób przywiezionych przez konkwistadorów. I w związku z tym często ta fala epidemii poprzedzała sama falę konkwisty i kiedy Hiszpanie już przybywali na niektóre rejony, były one wyludnione właśnie ze względu na to, że wcześniej dotarły tam choroby, które oni przywieźli ze sobą. Tak jak już wspominałam, stolicą Imperium Inkaskiego, o której będziemy jeszcze dzisiaj troszeczkę mówić, było miasto Cusco. Tutaj są takie dwie ryciny, które przedstawiają jedną mapę Cusco, natomiast drugie Coricancha, czyli świątynię najważniejszego, jednego z najważniejszych bóstw panteonu inkaskiego, czyli słońca Inti. W Coricancha znajdowało się oprócz samej świątyni Inti i jego posągu również mumie najważniejszych władców inkaskich, ponieważ Inkowie nie mieli w zwyczaju, tak jak Europejczycy, chować swoich zmarłych, ale uważano, że po śmierci taka mumia ma większy kontakt z bogami i może służyć jako właśnie taki pośrednik między światem bogów a światem ludzi, ponieważ znajduje się w obu tych światach jednocześnie. Dlatego mumie te były właśnie wystawiane w świątyni Słońca, gdzie były one otaczane dosyć dużym kultem i również w momencie najważniejszych świąt były one wynoszone na główny plac w Cusco, gdzie mogli podziwiać je mieszkańcy miasta. Samo miasto nie było dostępne dla każdego, na co dzień mogli przybywać w nim wyłącznie Inkowie oraz ci, którzy pozwolenie od Inków na przybycie do tego miasta otrzymali. Tak jak już mówiłam, imperium było olbrzymie, w związku z czym, żeby je zarządzać, Inkowie musieli wprowadzić pewnego rodzaju formy kontroli nie tylko bezpośredniej, czyli przemocy militarnej, ponieważ stanowili mniejszość w swoim imperium. Pomimo, że jest to imperium inkaskie, sami Inkowie stanowili w nim zaledwie 1% ludności, więc mogą Państwo zrozumieć, że w przypadku, jeśli stanowi się 1%, jest dosyć trudno utrzymać pokój w danym kraju. W związku z czym Inkowie wprowadzali szereg metod pośrednich, żeby kontrolować właśnie swoich poddanych, w tym właśnie ekonomiczne, polityczne, ale także właśnie wykorzystywali w tym celu religię. Samo Cusco, jak możemy zobaczyć na mapie po prawej stronie, było podzielone na dwie części, które było związane właśnie z rodami panującymi, natomiast w jego górnej części znajdowała się forteca, która nazywa się Sacsayhuaman. Samo miasto, zdaniem niektórych, miało przypominać pumę i właśnie w ten sposób było zbudowane, żeby właśnie z lotu ptaka przypominać pumę, a ta twierdza Sacsayhuaman, którą mogą Państwo zobaczyć na tym zdjęciu, miała stanowić właśnie łeb tej pumy. I tutaj możemy zobaczyć jedną z rzeczy, której Inkowie są właśnie słynni, czyli słynną kamieniarkę inkaską, te olbrzymie kamienie, które właśnie są obrobione do takiej formy i z których właśnie zbudowane było zarówno Cusco, jak i twierdza Sacsayhuaman. Niestety większość tych zabytków nie zachowała się do dzisiejszych czasów. Związane było to oczywiście z konkwistą hiszpańską i faktem, że Hiszpanie zniszczyli Cusco, później miało miejsce trzęsienie ziemi i w rezultacie dzisiejszy główny plac, gdzie znajdowały się najważniejsze świątynie Inków, no, znajduje się już pod współczesną zabudową, gdzie znajdują się właśnie na ich gruzach katedry. Natomiast samo miejsce jest często obszarem, gdzie odbywają się różnego rodzaju festiwale i często właśnie lokalni mieszkańcy przybierają się w takie typowe stroje, jak mogą Państwo zobaczyć właśnie na zdjęciu z
prawej strony i są to właśnie różnego rodzaju stroje, które są związane z różnymi grupami etnicznymi zamieszkującymi Cusco i pobliskie regiony. Tak jak już wspominałam, bardzo ważnym elementem kontroli w Imperium Inkaskim nad właśnie tymi podbitymi ludami była religia, którą Inkowie poprzez wprowadzanie swojego elementu kultu imperialnego próbowali podbić te i kontrolować tę lokalną ludność. Inkowie za główne bóstwo swojego panteonu uważali Viracocha, czyli Boga Stwórcę. Natomiast ważnymi bóstwami było również Słońce i Księżyc. Słońce symbolizowało męski pierwiastek i było ono odpowiednikiem władcy inkaskiego na ziemi, podczas gdy Księżyc, czyli Mama Kila, była bóstwem żeńskim i odpowiadała ona pierwszej żonie Inki i w ten sposób właśnie władcy mieli też ten boski charakter poprzez powiązanie właśnie z najwyższymi bóstwami w swoim panteonie. Synem Słońca i Księżyca był Piorun, który również pełnił bardzo istotną rolę w religii Inków. Uważany był on za brata bliźniaka króla Inków i jego odpowiednika, często właśnie osoby, które w jakiś sposób były powiązane z kultem Pioruna, uważano za osoby święte i były przeznaczane ku jego czci. Bardzo ważną instytucją w Imperium Inkaskim były również aklas, czyli kobiety, które były zbierane z całego imperium i następnie przeznaczane w kulcie Słońcu. Były one zbierane w specjalnych domach, które nazywały się aklawasi i tam zajmowały się one tkaniem tkanin, które były bardzo ważne również dla Inków, ale także zajmowały się produkcją piwa chicha. Kiedy osiągały one, zdaniem kronikarzy, wiek około 15 lat, spotkały one swoje przeznaczenie i wtedy albo pozostawały one w tym aklawasi i pozostawały dziewicami przeznaczonymi właśnie w kultowi Słońca i pełniły tą rolę już do końca życia. Niektóre z nich były wysyłane na prowincje i oddawane jako żony dla lokalnych władców, aby w ten sposób zyskać im przychylność, ponieważ dziewczynki wybierane do akla, oprócz tego, że musiały się cechować specjalnymi umiejętnościami właśnie jak tkactwem, ale też niektóre z nich były wybierane ze względu na niesamowitą urodę i też takie właśnie były zabierane od rodziców i wysyłane właśnie do aklawasi, gdzie pełniły tą służbę Słońca. Trzeci rodzaj losu, który mógł spotkać właśnie te kobiety, było poświęcenie w ofierze bogom w trakcie rytuału Kapakocha, który jest dzisiejszym tematem mojego wystąpienia i o którym chciałabym Państwu opowiedzieć nieco więcej. Więc o tym rytuale wiemy z różnych źródeł kronikarskich. I praktycznie każdy z kronikarzy hiszpańskich, który przybył do Peru w trakcie i po hiszpańskiej konkwiście, wspomina właśnie o tym, że Inkowie składali w ofierze swoim najważniejszym bogom młode kobiety oraz dzieci pochodzące z różnych części imperium. Tutaj mamy trzy przerysy, które pochodzą z kroniki Guamana Pomada Ayali i które przedstawiają właśnie władcę inkaskiego wraz z jego żoną, którzy składają w ofierze dzieci. W pierwszym przypadku jest to bóstwo Pachacama, którego świątynia znajdowała się w pobliżu dzisiejszego miasta Limy. Natomiast w dwóch pozostałych przypadkach dzieci i młode kobiety były składane w ofierze szczytom górskim. Szczyty górskie spełniły szczególną rolę w wierzeniach, w szczególności tej ludności podbitej przez Inków, ponieważ uważano, że są one również bogami i każde z nich miało swoje indywidualne przedmioty. Uważano, że niektóre symbolizują cechy męskie, inne żeńskie. Szczyty górskie były też dosyć istotne dla rolnictwa, ponieważ z topniejących lodowców wypływały rzeki, które zasilały następnie lokalne pola. Dzięki czemu właśnie te góry były też postrzegane jako takie miejsca żyzności, urodzaju i wody, która była kluczowym
składnikiem rolnictwa i której często brakowało w Imperium Inków ze względu na panujący tam suchy klimat, zwłaszcza w tych obszarach wybrzeża, ale także w obszarach górskich. Powody, dla których Inkowie składali w ofierze dzieci i młode kobiety, były związane z trzema rodzajami zdarzeń. Pierwszy z nich były związane ściśle właśnie z wydarzeniami mającymi miejsce w Cusco, takimi jak ważne wydarzenia z rodu królewskiego, jak objęcie władzy przez nowego króla, narodziny następcy tronu, choroba władcy lub jego śmierć. Wtedy właśnie Inkowie postanawiali wykonać tą ofiarę nazywaną Capacocha. Sama jej nazwa pochodzi z języka Kechua i składa się z dwóch członów. Pierwszy z nich, Capac, oznacza królewski i często używany był również jako element innych słów, zarówno nazw dróg królewskich, czy też imion władców. Więc te wydarzenia były bardzo ważne i dlatego wymagały one składania w ofiar. Niestety żadna z tych ofiar nie zachowała się do dzisiejszych czasów, ponieważ Cusco było dosyć mocno zniszczone zarówno przez konkwistadorów, większość miejsc została wyrabowanych, więc żadna z tych ofiar nie zachowała się do czasów dzisiejszych. Jednak w przekazach kronikarskich hiszpańskich mamy informacje o tym, że nawet w momencie śmierci dziewiątego króla Inków Pachacutego aż 200 dzieci zostało złożonych w ofierze, aby właśnie towarzyszyło mu za świat. Drugim powodem, dla którego składano te ofiary, były wydarzenia lokalne na prowincji, takie właśnie jak susze, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów czy epidemie. I wtedy Inkowie występowali jako tacy obrońcy lokalnej ludności i przybywali z ofiarą, która właśnie miała na celu chronienie tej lokalnej ludności poprzez właśnie próbę przebłagania bogów, wysłania do nich najpiękniejszych dzieci oraz młodych kobiet pochodzących albo właśnie kobiet z Aklałasji, albo dzieci pochodzących z bardzo dobrych rodzin zebranych na terenie całego imperium. I te dzieci udawały się jako właśnie te ofiary do bogów, zarówno górskich, jak i składano te ofiary w różnych miejscach, o czym jeszcze wspomnimy za chwilkę. I ofiary te były również sprawowane w trakcie ważnych świąt. Dwa najważniejsze były związane z przesileniem letnim i zimowym, czyli świętami Inti Raymi i Capac Raymi, ale także mamy informacje o tym, że w trakcie innych świąt również te ofiary z młodych kobiet i dzieci były wykonywane. Tak jak już wspomniałam, ofiary te składano zarówno w imieniu Inków, najważniejszym bóstwom inkaskim, czyli Viracochu, bogu stworzycieli, słońcu Inti, księżycowi, ich synowi Piorunowi, Pachamama, czyli mamie ziemi, lub Mama Kucha, czyli mamie oceanu. Ofiary były także składane dla najważniejszych świątyń, takich jak Pachacamac, no i tak jak wspominałam, również dla szczytów górskich, ale także strumieni, jaskiń, wysp, jezior i wszystkich miejsc, które Inkowie w tym swoim świętym krajobrazie uważali za istotne i które ich zdaniem wymagały ofiary. Niestety pomimo tego, że te informacje o Capacocha pojawiają się bardzo często w źródłach kronikarskich, odkryto ich stosunkowo niewiele do dzisiejszych czasów. Większość z nich, co sprawia, że są tak niezwykłymi typami ofiar, była odkryta na szczytach górskich, które znajdowały się na terenie dzisiejszego Peru, Argentyny, Chile, tak jak możemy zobaczyć na mapie, która tutaj się znajduje. I ta Capacocha, o której chciałam Państwu dzisiaj opowiedzieć, jest związana z jednym konkretnym szczytem, który nazywa się Ampato i który tutaj pozwoliłam sobie zaznaczyć czerwonym kółką na mapie. Mumie te, takie tutaj mogą Państwo zobaczyć, ze względu na to, że składano je w ofierze na szczytach górskich, Andy należą do jednych z wyższych gór na świecie, często znajdowały się na wysokościach powyżej granic wiecznego śniegu, dzięki czemu ulegały one naturalnej mumifikacji. I tutaj mogą Państwo zobaczyć trzy przykłady jednych z najlepiej zachowanych mumii. Ta, która znajduje się po lewej, należy do chłopca, który został złożony w ofierze na szczycie El Plomo
dzisiejszym Chile. Natomiast po prawej stronie znajdują się mumie z Huayaco, wulkanów dzisiejszej Argentynie, które należą do jednych z najlepiej zachowanych mumii na świecie i które zachowały się tak świetnie. Jest to najwyżej położone stanowisko archeologiczne na świecie, 6700 metrów nad poziomem morza. Tak wysoko weszli Inkowie, aby właśnie złożyć te ofiary na szczycie swoim bogom. I które zachowały się tak wspaniale, że posiadają zamarznięte wszystkie organy, nawet krew w żyłach. Wraz z tymi ofiarami, ponieważ tak jak wspominałam, była to królewska ofiara, składano w ofierze także bardzo bogate przedmioty wykonane ze złota, srebra, piór ptaków właśnie pochodzących z uprasu obszaru lasów deszczowych, ale także ceramikę i materiały, które Inkowie również wysoko cenili oraz jedzenie po to, aby właśnie te ofiary też szły do bogów zadowolone i szczęśliwe, ponieważ istotnym elementem właśnie tej ofiary było jej dobrowolność i to, aby dzieci szły zadowolone do bogów i szczęśliwe, że mogą właśnie pośredniczyć w tym rytuale. Oczywiście prawdopodobnie nie zawsze było możliwe to do osiągnięcia, dlatego stosowano różnego rodzaju techniki, które też były obiektem naszych badań i o których jeszcze Państwu opowiem na końcu dzisiejszego wystąpienia. No i tutaj możemy zobaczyć kolejne przedmioty wykonane ze złota i z muszli spondylusa. Muszle te pochodziły z wybrzeży północnego Ekwadoru i były szczególnie cenione przez Inków ze względu właśnie na ten swój piękny, biało-czerwony kolor i z których również były wykonywane przedmioty. Zdaniem niektórych Inkowie cenili te muszle nawet bardziej niż złoto i srebro. No i co ciekawe, też figurki, które były składane wraz z tymi ludzkimi ofiarami, zawsze odzwierciedlały ich płeć, czyli z kobietami były składane figurki, które reprezentowały kobiety, natomiast z mężczyznami figurki, które pokazywały mężczyzn i które przedstawiały także lamy. Mumie, które miałam okazję badać i także szkielety, znajdowały się w Muzeum Santuarios Andinos w Arequipie i tam właśnie można je podziwiać. Niektóre z nich, jak słynna mumia Juanity, są dostępne dla zwiedzających i można też tam oglądać zabytki, które zostały wraz z tymi mumiami znalezione. Tak jak mówiłam, dzisiaj opowiem o jednej konkretnej ofierze, która została znaleziona na szczycie Ampato. Szczyt ten wznosi się, tak jak już wspomniałam, w południowym Peru, ma wysokość 6300 metrów i tam właśnie Johann Reinhardt w trakcie swoich dwóch wypraw w 1995 roku odkrył mumię. Pierwsza z nich została odkryta na samym szczycie wulkanu, właśnie na tej wysokości 6300 metrów nad poziomem morza i należała ona do słynnej mumii Juanity, która również należy do jednych z najlepiej zachowanych mumii poświęconych w ramach ofiary Capacocha. Natomiast druga ofiara została znaleziona nieco niżej, na wysokości 5800 metrów nad poziomem morza. I tam odkryto na niewielkim płaskowyżu pochówki jeszcze trójki dzieci. Juanita została złożona w ofierze w wieku około 14-15 lat, więc prawdopodobnie pochodziła ona z tego Aklawasji, o którym Państwu wspominałam, tego domu Dziewic Słońca. Natomiast trójka dzieci, która została złożona w ofierze na płaskowyżu, została złożona w ofierze w wieku około 6 lat. Były to dwie dziewczynki i jeden chłopiec. I tutaj jeszcze raz mogą Państwo zobaczyć zdjęcie wykonane właśnie przez odkrywcę tych mumii, Johanna Reinharta, które pokazuje te dwa miejsca, gdzie mumie te zostały odkryte. Tutaj możemy zobaczyć słynną mumię Juanity. Zdjęcie po lewej pokazuje, jak ona wyglądała w momencie, kiedy została odkryta. Natomiast zdjęcie po prawej już po zdjęciu tych zewnętrznych części tekstyliów. Bardzo zniszczona była część jej twarzy, ponieważ mumia ta wypadła niestety ze swojego grobowca na skutek topnienia czap lodowych i ze względu na to, że zmienia się klimat i ociepla, to po prostu jej pochówek, który znajdował się na tym szczycie, rozmroził się i mumia ta wypadła z grobu i została znaleziona przez archeologów na zboczu, niestety już jakiś czas po tym, jak wypadła, dlatego ta część, która nie była osłonięta, niestety uległa zniszczeniu. Wraz z nim zostały znalezione takie piękne figurki, właśnie wykonane ze złota i z muszli spondylusa. Natomiast kolejne mumie, które już były obiektem naszych badań, zostały znalezione na płaskowyżu, który znajdował się nieco poniżej, czyli na 5800 metrów. Tutaj możemy zobaczyć
grup dziewczynki, którą nazwano Ampato 2 i która została właśnie złożona w ofierze w wieku około 6 lat. Tak wyglądała jej mumia, na głowie miała ona taki piękny pióropusz, tak wygląda on po rekonstrukcji. Prawdopodobnie oryginalnie te pióra były bardziej kolorowe, niestety ze względu na działanie tych czynników postdepozycyjnych po prostu straciły niestety ten kolor. I mumia ta została uderzona przez piorun już po jakiś czas po tym, jak została złożona w ofierze, w jej pochówek uderzył piorun, co doprowadziło do częściowego spalenia się. Tutaj Państwo mogą zobaczyć tkanin, które przykrywały jej głowę i w rezultacie też niektórych tkanek miękkich. Druga mumia, która została odkryta, Ampato 3, należała do chłopca. No i niestety ten pochówek nie miał tyle szczęścia. To są rzeczy, które były nieznalezione, czyli figurka wykonana ze srebra i właśnie srebrne lamy i także takie wykonane z muszli spondylusa. No i w ten pochówek również uderzył piorun, niestety więcej niż raz, przynajmniej dwa. No i to doprowadziło w rezultacie do całkowitego spalenia się tej mumii i niestety zostały tylko drobne, zwęglone elementy tkanki miękkiej, które mieliśmy okazję badać w trakcie przeprowadzanych przez nas analiz. Tak wyglądała czaszka. Tutaj możemy zobaczyć miejsce, w którym uderzył piorun bezpośrednio. I ostatnia mumia, odkryta na płaskowyżu, należała również do dziewczynki. Tak jak Państwo widzą, pochowano ją z licznymi naczyniami ceramicznymi. No i zachowała się ona też w takiej nie najlepszej formie. Niestety jej górna część ze względu na ciśnienie ziemi została po prostu zmiażdżona, ale wraz z nią też znaleziono takie małe figurki, które właśnie były wykonane z muszli spondylusa. No i naczynia ceramiczne wykonane przez Inków, a także niektóre elementy jak właśnie materiały. Tutaj mogą zobaczyć Państwo taką piękną niebieską tunikę, która nazywała się Unku i która była znaleziona właśnie na tym płaskowyżu jako taka niezależna ofiara między tymi mumiami. Także muszle spondylusa i tutaj mogą Państwo zobaczyć sandały, które jedno z tych dzieci miało pochowane dodatkową parę ze sobą i no ich mały rozmiar po prostu. Tak jak już wspominałam Państwu, badania, które przeprowadziliśmy i które dzisiaj chciałam troszeczkę przybliżyć, dotyczyły tego, jakiego rodzaju używki Inkowie dawali tym dzieciom w trakcie tej podróży, którą odbywały one ze stolicy Imperium w Cusco, gdzie było ono gromadzone, do wulkanu Ampato. Z źródeł kronikarskich wiemy, że takie pielgrzymki mogły trwać nawet miesiące, ponieważ pielgrzymi zatrzymywali się przy każdym ważnym miejscu i także nim przybyli już na wulkan u jego podnóży, również odbywały się festiwale, w trakcie których Inkowie świętowali i następnie pielgrzymka udawała się już na szczyt, gdzie dzieci były składane w ofierze. W trakcie tej pielgrzymki prawdopodobnie dzieciom były podawane różnego rodzaju substancje. Kronikarze mówią o tym, że dzieci były właśnie upijane piwem kukurydzianym chicha po to, aby szły szczęśliwie do bogów, jak także dawano im do rzucia liście koki. Nasza metoda badawcza opierała się na tym, że większość substancji toksycznych budowuje się w strukturę włosów i paznokci, a ponieważ włosy rosną w stałym tempie około 1 cm miesięcznie, możliwe jest zbadanie w odpowiednich segmentach, w jakim okresie czasu, jakiego rodzaju substancje te dzieci przejmowały. Oczywiście każda metoda używana w archeologii również ta ma swoje ograniczenia. No i w tym wypadku chodzi o kolor włosów, czyli włosy mocno napigmentowane, włosy siwe raczej nie zawierają takich substancji, nie nadają się do analiz. No i indywidualne kwestie, jak kwestia indywidualnego metabolizmu, a także to, czy dana osoba spożywała często czy rzadko daną używkę. Niektóre z nich, jak tryptaminy, również nie wbudowują się we włosy, w związku z czym no nie każdy rodzaj używek, które ktoś zażywał w starożytności, możliwy jest do śledzenia. Mimo to postanowiliśmy wykonać badania pod kątem obecności 4 substancji. Jedną z nich był kaktus San Pedro, który rośnie na terenie dzisiejszego wybrzeża Peru i który jest halucynogenny. Niestety zarówno kaktusa, jak i ziaren Andeotroi colubrini, która również jest halucynogenna, w badaniach się nie udało odnaleźć. Natomiast odkryliśmy ślady po tym, że dzieci te żyły w dosyć dużej ilości liście koki. Tak jak Państwo mogą tutaj przeczytać, liście koki
mają szereg różnego rodzaju właściwości. Przede wszystkim podwyższają one ciśnienie krwi, podwyższają poziom cukru, no i także działają do pewnego stopnia znieczulająco i powodują pewnego rodzaju suchość w jamie ustnej, a także poczucie euforii. Liście te zawierają także szereg substancji, jak właśnie wapń, żelazo, fosfor, ale także witaminy, więc mogą być używane jako suplementy diety. No i przede wszystkim przez Inków były one uważane za pewnego rodzaju świętą roślinę, która była właśnie często składana w ofierze zmarłym do grobu, jak również zarówno w woreczkach, jak też i po prostu wkładane ją zmarłym do ust. Oprócz tych części religijnej, liście te były także używane w medycynie właśnie do leczenia niektórych chorób, ale także, tak jak Państwo mogą przeczytać, liście zmniejszają uczucie liści koki, zmniejsza uczucie głodu i też wspomaga jakby wydolność organizmu, więc w trakcie takiej długiej pielgrzymki uczucie liści koki mogło pomagać tym dzieciom, w szczególności w związku z chorobą wysokościową, która wiąże się właśnie z przebywaniem na bardzo dużych wysokościach, co tutaj Państwo widzą w Andach jest dosyć częste. I wtedy właśnie rzucie liści koki pomaga walczyć z jej objawami takimi właśnie jak bóle głowy i zawroty. Drugą substancją, którą udało nam się odkryć w trakcie naszych badań, była ayahuasca. I jest to dosyć znana roślina, ponieważ jest to jeden z najsilniejszych halucynogenów na świecie. Oryginalnie składa się ona z dwóch roślin. Pierwszą z nich są liany i sama nazwa ayahuasca również używana jest do tych lian i na podstawie nich przygotowuje się napój. Współcześnie dodaje się do nich także inne rośliny, takie właśnie jak Psychotria viridis, która jest źródłem DMT, które są silnie halucynogenne. Same liany zawierają harminę, która sprawia, że te halucynogenne związki nie rozkładają się tak szybko w organizmie, dzięki czemu właśnie ayahuasca ma tak silne działania i obecnie no, jest dosyć popularna właśnie w obszarze Amazonii, gdzie dużo osób właśnie często się udaje nawet z Europy po to właśnie, aby przejść ten rytuał związany z zażyciem samej ayahuaski. Natomiast prawdopodobnie w czasach starożytnych ayahuasca była używana tylko w tej formie związanej z samą lianami, ponieważ jak pokazują najnowsze działania, harmina, która się w nich znajduje, ma szereg bardzo istotnych właściwości, spośród których najważniejsze, jakie należy wymienić, są to właściwości antydepresyjne i takie, które też pomagają leczyć uzależnieniu. W związku z czym fakt, że odkryliśmy w naszych badaniach tylko harminy, natomiast nie było tych substancji halucynogennych, skłoniło nas do podjęcia takiej tezy, że prawdopodobnie Inkowie używali tylko lian i ich głównym powodem, dla którego ich używano, było właśnie to, aby dzieci w trakcie tej pielgrzymki, także udając się już do samych bogów, w dalszym ciągu były szczęśliwe i miało im to pomagać właśnie zwalczać ten strach związany no, z przebywaniem w tak strasznych miejscach, jakie, jak Państwo widzieli, był szczyt wulkanu Ambato i być może właśnie w tym celu była ona używana, co też potwierdza pierwsze do tej pory znane zastosowanie leków roślin antydepresyjnych właśnie w celu no, poprawienia humoru tym ofiarom, które udawały się w celu właśnie tej pielgrzymki, aby być złożonym rytualnie w ofierze bogom i tym samym zapewnić opiekę swojej społeczności. W przypadku Ambato prawdopodobnie ta ofiara była złożona z wybuchem wulkanu, ponieważ w oku tych pochłówków, które zostały odkryte przez Johanna Reinharta, został znaleziony u ich podstaw popiół wulkaniczny, co świadczy o tym, że tuż przed złożeniem ich ofierze właśnie miała miejsce erupcja wulkanu. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że była to interesująca. Elektryzująca bym powiedział, szczególnie po tych piorunach, ale tutaj kradnę dowcip od pana Macieja. Bardzo ci dziękuję za to, no, niesamowitą prezentację. Mam nadzieję, że drodzy widzowie się ze mną zgodzą, że prezentacja była nie tylko piękna, ale no i bardzo informatywna. Dla mnie to nowości. Ja jestem średniowiecznikiem, o czym dobrze wiedzą widzowie i bardzo miło mi się było zagłębić w informacje na temat bardzo odmiennego regionu naszego świata. Na początek pytałem się widzów, czy ktoś ogląda nas w Peru. No i jest, pan Andrzej od razu napisał, że
Peru, piękna pogoda, ale są i też pani Joanna z San Sebastian, pani Teresa z Tałewic Salwete i również pan Christopher z Los Angeles znowu nas ogląda. No i Christopherze, która tam godzina jest? Mnie cały czas to zastanawia po ostatnim odcinku. No i kolega Wojtek, który o mumiach egipskich z kolei podobno pisze z San Escobar. Domyślam się, że to jakiś bar w Warszawie. Na pewno w Świdnicy jest ambasada. Tak, niedaleko. Tak, pani Danuta również pisze, bardzo ciekawa prelekcja. Pytanie jest trochę właśnie dokładnie o te mumie i tak dalej. Parę mi może umknęło, ale wiesz, pani Jessica się zastanawia, czy te mumie, w których zachowały się narządy wewnętrzne i krew, są przechowywane w jakichś muzealnych lodówkach? Tak, generalnie i te mumie, które znajdują się w tym muzeum, które pokazywałam, jak też i te mumie z Argentyny znajdują się w specjalnych komorach, które mają na celu właśnie ich zachowanie, więc zarówno jest tam bardzo niska temperatura, poniżej minus 20 stopni, jak też monitorowana jest wilgotność po to, żeby nie zbierał się na tych mumiach lód. Więc jest to bardzo skomplikowany proces, w którym biorą udział specjaliści z różnych dziedzin, no i który jest bardzo też dla nas jako dla archeologów ciężki, no ponieważ pracując z takimi mumiami, możemy je wyjmować tylko bardzo rzadko, na bardzo krótki okres czasu, po to właśnie, aby zachowywać cały czas te same warunki i żeby one po prostu się nie rozmroziły. Super. Pan Christopher mi odpowiedział 10:39. Dobrze, już będę wiedział, że to taka w przerwie pomiędzy pracą. Pan Maciej zastanawia się, ale to na sam koniec w sumie zapytam się. Pan Ryszard, stały widz, pisze: mumie, jakie znamy z terenu Egiptu, znane są z systemu mumifikacji, między innymi dzięki pozbywaniu się wnętrzności i osuszaniu natronem, z czego Egipt nie należy raczej do wilgotnego klimatu. I teraz pytanie, czy na terenie Peru, a i ogólnie Andów stwierdzono podobny system? Czy prócz wysokich gór znajdowane są takowe na całym terenie? Czy chodzi mu o takowe pochówki na całym terenie Peru, nie tylko szczytów? Więc generalnie tak, w Peru jest... Generalnie w Ameryce Południowej od tej zachodniej strony jest bardzo dużo mumii i no, są to różnego rodzaju typu mumie, tak? Czyli mamy do czynienia z takimi mumiami zamrożonymi jak te, które właśnie znajdowane tutaj były w ramach ofiary Kapakocza, ale na wybrzeżu, gdzie klimat jest również bardzo suchy i ciepły, również następuje naturalne zjawisko mumifikacji, na przykład mamy mumie kultury Nazca, które też się świetnie zachowują naturalnie. Natomiast taka ciekawostka, najstarsze mumie na świecie nie pochodzą, jak się powszechnie uważa, z Egiptu, tylko właśnie też z Ameryki Południowej. Są to mumie kultury Chinchorro i są to pierwsze celowo wykonywane mumie na świecie, które były tworzone jeszcze 6 tysięcy lat temu, tak? Czyli dużo przed tym, nim zaczęto to robić w Egipcie, i które były wykonywane też specjalną techniką, zdejmowano skórę, usuwane wnętrzności, to też bardzo długi temat. Czyli jednak usuwano też wnętrzności. Tak. No, różne kultury różnie stosowały, tak? Były takie, które te mumie władców inkaskich na przykład były zdaniem kronikarzy celowo mumifikowane, natomiast ponieważ było one obiektem kultu, zostały one zniszczone i nie wiadomo, w jaki sposób to do końca robiono. Więc no, to też jest problem, że czasem o czymś wiemy, ale nie mamy tych znalezisk archeologicznych, które mogłyby nam to potwierdzić. Pan Darek jeszcze tutaj dopisuje o lodówkach, że nawet faraonowie w Muzeum Egipskim też są w specjalnych gablotach, specjalnie przygotowanych, że jakby padło zasilanie na rok, to mumie najpewniej by się po prostu pokruszyły. I też pani Jessica jeszcze się dopytuje, czy te lodówki są jakoś przezroczyste, że widać eksponat, czy my to, co oglądamy, jest kopią po prostu? Akurat w przypadku muzeum w Argentynie i w muzeum w Peru można podziwiać oryginalne mumie. To są specjalne sarkofagi, takie przeszklone, do których po prostu są wkładane te mumie i można je oglądać. One są wymieniane co jakiś czas, czyli pół roku jest jedna, a później pół roku jest inna, po to, żeby też nie narażać je tak bardzo na działanie czynników zewnętrznych. No ale można je zobaczyć, jeżeli się tam pojedzie, to jest taka możliwość. Pani Barbara i pani Agnieszka zastanawiają się, w jaki sposób dzieci były uśmiercane. Pani Barbara się zastanawia, czy przez te środki odurzające, czy musiały pozostawać żywe aż na szczycie góry, a pani Agnieszka, czy może, no pisze, że nie widać na nich obrażeń, że to jest dzieci. Tak, więc w różny sposób, tak? Mamy informacje ze źródeł kronikarskich i mamy też te mumie, więc w przypadku mumii
Część z nich nie nosi śladów żadnych obrażeń i prawdopodobnie były one odurzane i pochowane żywcem. Natomiast te, które należą do starszych dzieci, jak na przykład do Juanity, która miała około 15 lat, to tomografia pokazała, że została ona zabita uderzeniem w głowę i po prostu ma pękniętą czaszkę i to było powodem śmierci. Więc no, tych metod było kilka. Jest też mumia, która również została znaleziona w Argentynie i ona z kolei została przybita jej płucowłócznią i prawdopodobnie w ten sposób została zabita, więc te techniki też się trochę różniły. No i tak jak wspomniałam, tych mumii jest niewiele, więc nie do końca znamy pełne spektrum. No właśnie, o liczbę też tutaj jest, pani Sara się zastanawia. Szczyty górskie, strumienie, jaskinie, jeziora, bóstwa. Wydaje się, że bardzo dużo było tych ofiar. Czy wiadomo, ile osób składano w ofierze w ciągu roku? No to są spory wśród naukowców, ponieważ kronikarze, tak jak już wspominałam, mówią, że w trakcie na przykład pogrzebu władcy w ofierze mogło być złożone 200 dzieci. Natomiast te mumie, które były odnajdywane na szczytach górskich, no to jest ich 3, 1, 4 w zależności od tak, czyli na szczytach było niewiele. Natomiast no, dotarcie tam i jakby całe to przedsięwzięcie też być może zajmowało dużo więcej czasu i te najważniejsze ceremonie odbywały się w Cusco, natomiast te, które odbywały się na prowincji, no, miały mniejszą skalę. Aż do ostatnich odkryć z obszaru północnego Peru, gdzie odkryto w przypadku kultury przedinkaskiej Chimu, którą Inkowie podbili, oni również praktykowali ofiary z dzieci, które jednak wyglądały nieco inaczej niż u Inków, ponieważ u Inków to były królewskie ofiary wraz z bogatym wyposażeniem grobowym. Natomiast tam są to masowe ofiary na wybrzeżu, gdzie odkryto na przykład pochówek, gdzie znajdowało się około 200 dzieci i jeszcze kilkaset lam do tego. No i one były właśnie związane z takim zjawiskiem, które nazywa się El Niño i które jest takim okresowym, pojawiającym się raz na kilkanaście, kilkadziesiąt lat, gwałtownymi ulewami, powodziami błotnymi, które nawiedzają wybrzeże, które jest normalnie suche. No i tam właśnie prawdopodobnie te masowe ofiary były związane z próbą zatrzymania takiego zjawiska, więc wiemy, że tego typu wydarzenia miały miejsce, natomiast dla kultury Inków nie zostało odkryte, więc nie wiadomo, czy faktycznie tak było, czy być może to kronikarze trochę koloryzowali w swoich opowieściach. Mhm. El Niño, zabłysnę tutaj swoją znajomością hiszpańskiego, mały chłop. Tak, to jest związane z tym, że często ono się ma miejsce w okolicach Bożego Narodzenia, więc dzieciątko Niño. Jasne. Pani Agnieszka zastanawia się, dlaczego na ofiary wybierano akurat dzieci i osoby bardzo młode? No tutaj to są kolejne kwestie sporne. Sporne, które są związane między innymi z tym, że do tej pory takie ofiary były odkrywane. Z źródeł kronikarskich wiemy, że bardzo rzadko składano też w ofiarach dorosłych i dorosłych, czyli drugorzędne żony, wojowników, sługów, składano również w ofierze z ważnymi władcami, zarówno Inkom, jak i też lokalnymi wodzami, którzy byli wysokiej rangi. No takich ofiar dotychczas odkryto tylko jedną z obszarów wybrzeża, natomiast no, prawdopodobnie chodzi też o to, że zarówno te kobiety, jak i te dzieci miały charakteryzować się pięknością, czystością, wspaniałym pochodzeniem i jako takie mogły być uważane za bogów, za takie ofiary, które no, miały specjalną, wysoką wartość i też dlatego być może właśnie tego typu osoby były na nie wybierane. Jasne, nie ma nic bardziej niewinnego niż dziecko, nie? Jakby na to nie patrzeć. Pani Joanna zastanawia się, czy to trochę już o tym wspominałaś, ale może jeszcze coś uda ci się dopowiedzieć. Czy rytuał Capa Cocha przebiegał we wszystkich regionach Imperium Inkaskiego w ten sam sposób? Jakiś czas temu badała pani mumie dzieci znalezione w kraterze wulkanu Misti. Czy zaobserwowała pani jakieś różnice w porównywaniu do tych najnowszych badań? Fanka. Tak. No istniały różnice. No Misti jest bardzo szczególną kapakoczą. Tak jak już wspominałam, niektóre z tych wulkanów miały swego rodzaju cechy i Misti była uważana za bóstwo męskie, które było szczególnie nieprzychylne ludziom i domagało się bardzo dużych ofiar. I dotychczas kapakocza odkryta na Misti jest największą spośród tych wszystkich górskich, bo było tam złożonych w ofierze aż 9 dzieci. No i tutaj są też trochę odwrócone proporcje, bo na Misti większość ofiar to byli chłopcy, podczas gdy na pozostałych wulkanach przeważają jednak dziewczynki, młode kobiety. Więc być może było to związane z charakterem bóstwa.
któremu były składane te dzieci w ofierze. Oczywiście nie wszystko jest wiadome, ponieważ no, kronikarze też nie przekazali nam informacji o każdym z tych bóstw, w związku z czym często musimy podpierać się lokalnym folklorem na przykład. Mhm. A z tym lokalnym folklorem to też trudne słowo. Pani Magdalena się zastanawia, na ile któreś z tych wierzeń przetrwały do naszych czasów? To znaczy tak, szczyty górskie w dalszym ciągu przez lokalną ludność są uważane za istotne miejsce w tym krajobrazie i często na przykład składane im są ofiary w postaci liści koki, wylewane jest troszeczkę alkoholu. Jednym z takich sztandarowych przykładów jest mumia, która znajduje się niedaleko stanowiska, które jest badane przez nasz zespół prowadzony przez doktora Sobczyka, akurat tutaj badania, i znajduje się tam w jaskini mumia, z czasów jeszcze prawdopodobnie przedinkarskich, do której przychodzą w dalszym ciągu pasterze i składają jej w ofierze, wylewają jej trochę alkoholu, zostawiają jej różnego rodzaju liście koki, papierosy, i w ten sposób dalej ci pasterze przychodzą i po prostu uważają tę mumię za takiego opiekuna, i ona sobie siedzi tam w jaskini i po prostu tam ludność do niej przychodzi lokalna. Interesujące. Tutaj też jest pytanie o rolę w zaświatach. Co ta ofiara miała robić? Miała służyć bóstwu w jakiś sposób? Po co też figurki ofiarom? No tak, to są kolejne takie rzeczy, gdzie możemy zgadywać. No tu jest pytanie, czy te dzieci były wysyłane po to, żeby przekazać prośby, czy były wysyłane jako prezent, tak? Więc tutaj ta rola mogła się różnić. Często też mumie w Imperium Inkaskim pełniły funkcję wyroczni, tak? Czyli po tym, jak już dana osoba umierała, to później do jej mumii przychodzono porady. I znamy jeden przekaz kronikarski, kiedy dziewczynka została złożona w ramach ofiary Kapakocza, została wysłana przez swojego ojca do Cusco po to, żeby następnie Inkowie z nią wrócili i złożyli ją w ofierze przy nowym kanale irygacyjnym, który został wybudowany. Więc prawdopodobnie rodzina chciała otrzymać w ten sposób wyższy status społeczny, no i także sprawić, żeby Inkowie pomogli w budowaniu tego kanału, który miał nawadniać pola. I później mumia tej dziewczynki została taką wyrocznią. Wszyscy jej bracia byli kapłanami jej kultu, więc cała rodzina była jakby zaopiekowana. I też ludzie przychodzili po prostu z pytaniami do tej mumii, więc skoro mogła ona pełnić taką funkcję wyroczni, więc możliwe, że no tutaj ta rola była bardziej pośrednika w przekazywaniu próśb ludzi do świata bogów. Po co figurki? No to też jest kolejne pytanie, na które istnieje kilka sporów. Jedno z nich mówi, że figurki mogły symbolizować dodatkowo ofiary, tak? Czyli mogły po prostu symbolizować ofiary, których nie było, tylko ludzie, tak jak lamy, symbolizowały na przykład te karawany lam, które miały przyjść dzięki pomocy bogom. Też te figurki przedstawiały Inków. I wiemy to stąd, że cofnę się w prezentacji. Mhm. Inkowie mieli wydłużone uszy, tak, nausznice. I tutaj właśnie możemy zobaczyć, że te figurki też mają takie otwory na te nausznice. Po to właśnie, dzięki temu wiemy, że symbolizowały one Inków. Więc być może pokazywały one władce albo jakieś bóstwa inkarskie, które też były w jakiś sposób powiązane. Więc no, tych teorii, po co składano te figurki, jest też kilka. Wydawało mi się, że powoli pytania się kończą, ale jakaś kolejna partia przyszła, musieli je powpisywać najpewniej. Pytanie jest od bardzo podobne, pytanie od pani Agnieszki i Magdaleny. Jak w dzisiejszych czasach, jaki jest stosunek potomków Inków do tego typu ofiar? I pani Magdalena dorzuca, czy zgadzają się łatwo na takie badania, czy ich zabraniają? Znaczy, to jest różnie. Często właśnie te lokalne społeczności czują się w jakiś sposób związane właśnie tymi mumiami, uważałem ich za swoich przodków i też no, nie zawsze są przychylni tego rodzaju badaniom. No, w Peru akurat no, jest duże wsparcie, w szczególności uniwersytetu właśnie, z którym współpracujemy, peruwiańskiego, który też finansuje część naszych badań, no i dzięki którym są one możliwe, tak? Więc akurat w tym wypadku no, to jest też odkrywanie części tej przyszłości, która no, nie jest znana, więc mam nadzieję, że jest ona dobrze postrzegana. No oczywiście i trzymamy kciuki za dalsze badania. Tutaj też podobne rzeczy właśnie wypisują nasi drodzy widzowie. Pani Teresa, zapytuję się,
Co pani sądzi o takiej teorii, hipotezie, myślę, że w całym tym rytuale nie chodziło tylko o samo złożenie ofiary, lecz o samą drogę, drogę duchową tego dziecka, które pojone tymi substancjami psychodelicznymi miało nawiązać kontakt z Bogiem, aby później złożyć je na górze, traktować to miejsce jako miejsce kontaktu z bogami. No tak, jak wspominałam, te mumie miały tą funkcję wyroczni, tak? Więc no też pytanie, kiedy ta funkcja tak naprawdę się zaczynała? Czy zaczynała się ona w momencie, kiedy już były wybierane tą ofiarę i w trakcie tej drogi zażywały one substancje halucynogenne po to, żeby ten kontakt wcześniej nawiązać? No jest to jedna z możliwości. Oczywiście tych substancji stricte halucynogennych nie wykryliśmy, natomiast tak jak mówiłam, nie wszystkie dobrze wprowadzają się do organizmu. No i będziemy też kontynuować je pod innym kątem, bo dotychczas sprawdziliśmy 4, natomiast będziemy sprawdzać kolejne, żeby zobaczyć, czy jeszcze może coś przeoczyliśmy w naszych badaniach, więc to się może jeszcze okazać. No i tutaj jeszcze wracając do tego wulkanu Misty, tam jedna z ofiar, która była pochowana, była właśnie ściśle związana z kultem Pioruna. Więc być może to były właśnie wybierane już osoby, które miały jakieś powiązanie, które były w pewien sposób uważane za święte i nietypowe i dlatego właśnie przeznaczano je na Kapakocze. Pani Jessica jeszcze się zastanawia, czy lokalna elita nie miała problemów z tym, żeby oddać najładniejszą córeczkę bogom właśnie. No miała z tym problem i no, jednym z elementów powstrzymywania Inków przed zabieraniem dziewczynek do aklałacji na ofiary było, jak to ujęli ładnie kronikarze, niepilnowanie swoich córek, aby mogły one przedwcześnie stracić dziewictwo. No i wtedy już jakby nie mogły one być zebrane do domu dziewic słońca, ani złożone w ofierze, więc no była to jedna z metod. No też kronikarze mówią o tym, że rodzice nie powinni okazywać smutku w przypadku, kiedy ich dzieci były wybierane. No i mamy informację o tym, że niektórzy sami zgłaszali swoje dzieci, no natomiast na ile w niektórych wypadkach na pewno było to wymuszone i było właśnie formą tej opresji militarnej, że zabierano część dzieci składanej w ofierze w innej części imperium, no to też mogło być jakiś element kontroli, który miał na celu utrzymanie całego tego podbitego wielkiego obszaru przez Inków. Pan Tomasz, konkretne pytanie, chociaż nie, najpierw jeszcze profesora Borysławskiego, który antropologa, który kiedyś też gościł w kontekście o stresie opowiadał, zastanawia się on, jaki był typowy model dzietności, liczba dzieci rodzonych przez kobiety w ciągu ich życia. Mamy takie informacje? To jest dosyć trudne do oszacowania ze względu na to, że większość dzieci nie dożywała 5 roku życia i ta śmiertelność wśród dzieci była bardzo wysoka na obszarze Peru, no tak samo jak w średniowiecznej Europie zresztą. Natomiast tutaj dochodzi jeszcze kwestia tego, że niektóre z tych obszarów, które zajmowali Inkowie, były to obszary wysokogórskie, jak na przykład Cusco, który jest położony na 3400 metrów nad poziomem morza. Na takiej wysokości płodność ludzka maleje, tak? Czyli prawdopodobieństwo zajścia w ciąży i donoszenia jest dużo niższa, więc też te dzieci mogły być z tego względu dużo bardziej cenione. No i tutaj jest taka informacja też dosyć istotna o tym, że większość z nich była już starsza niż 5 lat, czyli przechodziły tą granicę, która wyznaczała tą najwyższą śmiertelność, tak? Czyli większość dzieci umierała do 5 roku życia, a potem te szanse gwałtownie rosły. Natomiast tutaj wybierano dzieci starsze, więc też te, które cechowały się odpowiednim zdrowiem. Mhm. Pani Joanna się zastanawia, czy kronikarze wspominają coś o karach dla rodziców, którzy na przykład celowo pozbawiali wcześniej czystości swoje córki. No nic o tym nie wiemy, no natomiast... Niech Bogu. Jest informacja na przykład trochę inna właśnie o tym, że jedna z kobiet została wybrana na ofiarę, żeby złożyć ją jako kapakocze dla jeziora Titicaca. I w trakcie ceremonii kapłan zobaczył, że ma ona dosyć duże takie znamie pod piersią. No i w związku z czym nie można było złożyć takiej kobiety w ofierze, ponieważ uważali oni, że no byłaby ona, rozgniewałaby bogów i została ona odesłana w niełasce do domu, cokolwiek to miało oznaczać. Jest szereg pytań, teraz przechodzimy do kwestii tego, w co wyposażano te mumie. Pan Tomasz zastanawia się, jakie tam pożywienie znajdowano? Czy były to produkty, kukurydza, quinola? Czy udało się w ogóle odnaleźć? Nie, znaczy, nasiony ziarna kukurydzy, odnaleziono liście koki i z tego co pamiętam chyba tyle, ponieważ najlepiej zachowało się to w przypadku wulkanu Yayako.
Natomiast no, też odnaleziono w niektórych przypadkach kości zwierząt, tutaj głównie lam, które też być może były częściowo składane w ofierze, może nie całe zwierzę, ale na przykład fragment, tak, który wewnątrz była kość, po prostu ten element składano. No i prawdopodobnie też piwo Chicha było składane w ofierze, no jednak ono się nie zachowało. Też takich badań wnętrza tej ceramiki dotychczas nikt nie przeprowadził, żeby stwierdzić, co zawierały te naczynia. O i świetnie tutaj, to co zawsze powtarzam, tak świetnych mam gości, że odpowiadają na pytania, które jeszcze nie zostały zadane. Koleżanka Beata z Górnośląskiego Muzeum w Bytomiu się zastanawiała właśnie, czy takie badania były prowadzone. No to wiemy, że czekają na was. Czy tego się nie będziecie podejmować? Były badania wcześniejsze, które miały na celu sprawdzenie, skąd pochodziły naczynia ceramiczne. Czy pochodziły one tylko z Cusco, czy też z innych miejsc? No i okazało się, że część faktycznie pochodziła z Cusco, część z nad jeziora Titicaca. No i niektóre, zwłaszcza na tych stacjach przystankowych po drodze na szczyt wulkanu, były pochodzenia lokalnego. No i te badania teraz są kontynuowane przez dr Sylwię Sienomianowską, która również z nami współpracuje i która zajmuje się właśnie obecnie badaniem tej ceramiki, no pod kątem zarówno jej, skąd ona pochodziła, jak też na późniejsze badania prawdopodobnie też przewidują bardziej skomplikowane analizy, takie już chemiczne. A jak wyglądały takie standardowe inkaskie pochówki w tych czasach? Bardzo się różniły? Znaczy, nie mamy żadnych elitarnych pochówków inkaskich, ponieważ, no tak jak mówiłam, te mumie nie do końca były chowane, tak? Po śmierci na przykład władca inkaski zachowało wszystko, dom, żony, wszystkie swoje dobra i te mumie były obiektem kultu. Na przykład mamy relację Pedra Pizarra, który przybył do Cusco prosić o ślub jednego ze swoich kapitanów z lokalną arystokratką. No i został on wysłany w tym celu do mumii, która miała wyrazić albo tak, albo niezgodę. No i oczywiście po dwóch stronach mumii stały osoby, które mówiły, tłumaczyły, co mumia sobie myśli i one się naradziły między sobą i stwierdziły, że mumia się na to zgadza. No więc ten motyw pogrzebu Inków jest trochę bardziej skomplikowany. Oczywiście różnił się on też w różnych częściach imperium, ponieważ Inkowie podbijali różne ludy i o tym też mamy przekazy kronikarskie. W tej części, którą my badamy, oczywiście to nie są pochówki elitarne i większość z nich została wyrabowana, no ale znajdują się takie grobowce zbiorowe, gdzie również były zmarłym przynoszone w ofierze piwo Chicha, jedzenie, była składana w wieży ceramika i różnego rodzaju przedmioty. No niestety większość z nich została po prostu zrabowana albo w trakcie konkwisty, albo w późniejszych czasach. I pytanie jest też o ubiór tych mumii, które udało się odkryć. Pan Tomasz zastanawia się, z czego konkretnie one były wyrabiane, czy z wełmy lam, czy wigona. Teraz nie wiem, może to literówka. Aha. I pan Ryszard z kolei się zastanawia, czy to był jakiś konkretny, specyficzny, kultowy strój, czy to też się różniło. Możemy nawet do obrazków przejść, to będzie łatwiej. Możemy. Znaczy akurat nie mam tych, które mogłabym pokazać, a które bardziej odzwierciedlały. Tak, jakby te mumie były ubierane, to nawet też widać w przypadku figurek, które często powielają jakby ubranie tych mumii, ale faktycznie były one ubierane najlepsze przedmioty wykonane właśnie zarówno z wełny alpak, jak też i bawełny. Te ubrania też się częściowo między sobą różniły. Ta mumia, którą teraz pokazuję, mumia Juanity, uważana jest, że ta tekstylia, która ona była ubrana, były no, najlepszego rodzaju spośród wszystkich odkrytych. No i też są takie elementy typowe dla różnego rodzaju, może lepiej będzie widać, jak na przykład w przypadku chłopca z El Plomo ma on przywiązane takie plakietki, które być może wiążą go z obszarem jeziora Titicaca i że być może stamtąd pochodził i stamtąd był zabrany, ponieważ tam właśnie tego typu nakrycie głowy było typowe w obszarze ceremonii. No i też często z tymi ofiarami były składane dodatkowe ubrania, na przykład ta męska tunika, która nazywała się unku. I mamy informacje ze źródeł kronikarskich o tym, że to są no, takie bardzo prestiżowe ubrania, ponieważ w Imperium Inkaskim oprócz oczywiście metali też właśnie tekstylia, ubrania były bardzo takim istotnym wyznacznikiem prestiżu i nie każdy mógł sobie pozwolić na te najwyższej jakości ubrania, ponieważ były one zależne od klasy społecznej i na przykład jeżeli ktoś pochodził z najniższej, był chłopem,
no to nie mógł po prostu posiadać zgodnie z prawem tych najlepiej wykonanych przedmiotów, ubrań z wełny, na przykład alpaki, ponieważ było to zabronione po prostu. Więc no, te dzieci też były ubierane w rzeczy, które no, były elitarne, tak, i świadczyły o tym królewskim statusie tej ofiary. Pytanie jest też o imię. Dokładnie imię mumii Juanity, tak? Juanity? Skąd wzięła swoje imię? No to powstało w momencie, kiedy została ona odkryta i po prostu została im tak nadana przez odkrywców. Ktoś tak po prostu powiedział i to się przyjęło. Natomiast no oczywiście w literaturze używamy Ampato 1, no ale bardziej znana jest właśnie pod tym pseudonimem, który został jej nadany i często to się pojawia właśnie w bardziej popularnych naukowych publikacjach. Pan Maciej też na samym początku od razu się pochwalił, że też w Peru przebywał osobiście. Pytania tutaj rzucał co jakiś czas dotyczące życia w Peru, bo w Peru byłaś osobiście. Dobrze. No, parę razy. Parę razy, właśnie. I w wykopaliskach brałaś udział, z tego co przeczytacie sobie na samym końcu. I zastanawia się, pozwolę sobie, bo już zbliżamy się do końca, ale pozwolę sobie na taki mały off-topic, no bo nie wszyscy będziemy mieli szansę do Peru pojechać. Pierwsze, czy przysmak Peru skosztowałaś grillowaną świnkę morską? Tak, miałam okazję spróbować jej kilkakrotnie. Pierwszy raz to było podczas mojej pierwszej wyprawy do Peru, kiedy jeszcze byłam studentką i wtedy postanowiliśmy ją zjeść w Limie. No nie zachwyciła, natomiast drugi raz byłam na wykopaliskach w górach i pani, która przygotowała nam posiłki, zapytała się, czy jadłam świnkę morską. Powiedziałam, że świnkę morską tutaj miałam w domu jako dziecko, jako zwierzątko. Więc ona powiedziała, że pokaże mi, jak się świnkami morskimi, co się robi, i na drugi dzień no, zrobiła kilka i to były takie akurat w głębokim tłuszczu w panierce, ale całkiem smaczne. Jak kurczak? No trochę delikatniejsze. No, wszyscy wiemy, że wszystko smakuje jak kurczak, jeśli nie wiemy jak powiedzieć. I myślę, zastanawiał się też jak z tą aklimatyzacją na powiedzmy 5 tysięcznikach, 6 tysięcznikach, że on jak był, to nie było lekko. No to prawda, zwłaszcza dla nas, kiedy nie jesteśmy przyzwyczajeni, na przykład wykopaliska, które mamy w Małkajakcie, no to one są na wysokości 4000 i no jest ciężko, więc najczęściej to wygląda tak, że wjeżdżamy do Arequipy, która jest na ponad 2000, tam się aklimatyzujemy przez kilka dni, potem wjeżdżamy trochę wyżej i tam też przez kilka dni, no ale wiadomo, że mimo wszystko no mamy te bóle głowy, że się czujemy, więc no pierwsze 2 dni to są takie trochę wyjęte z tej pracy. No i oferuje się tutaj oczywiście, że gdybyście filmowca potrzebowali, to z chęcią wam pomoże, jakbyście się tam znowu wybierali i mieli wolne miejsce. No i tak jak cię ostrzegałem, pytanie o literaturę na sam koniec. Nie wiem jeszcze, panie Arturze, tutaj on miał pytanie o źródła. Nie wiem dokładnie, czy chodzi o źródła literatury, czy źródła od strumyków. Może doprecyzuję, albo zaraz powie, czy o to właśnie dokładnie chodziło. Tak, więc no jest kilka książek, które są również po polsku. Jest przetłumaczone są kroniki, na przykład Inco Garcilasa de la Vega, więc jeżeli ktoś miałby ochotę, to oczywiście zachęcam. Natomiast z takich już bardziej naukowych, to oczywiście Maria Rostworowski napisała kilka książek, z których niektóre, jak Historia Tamatisu, zostały przetłumaczone na język polski, gdzie można dowiedzieć się właśnie wszystkiego o Imperium Inków. No i także książka mojego promotora, profesora Mariusza Ziółkowskiego, Mity i rytuały Inków, gdzie można tak naprawdę dowiedzieć się wszystkiego religii Inków i to już jest trzecie wydanie i też taka bardzo przyjazna pozycja, która bardzo dobrze właśnie prezentuje Imperium Inkackie i ich religijność. I po raz kolejny mnie wyprzedziłaś, bo pani Daria właśnie konkretnie o mitologii Inków się chciała dopytać, no ale pani Dario, już pani bardzo dobrze wie. Pan Artur nie doprecyzowuje, więc chyba chodziło dokładnie o to, o tak, źródła, nieopracowanie właśnie na przykład Vega i Pedro Pizarro. I dziękuję bardzo. Również pan Jakub pisze, że świetny wykład, cieszę się, że udało mi się go wysłuchać i właśnie też o literaturę się dopytywał. Więc to myślę, że tyle. Przechodzimy teraz do ulubionej części wszystkich gości, czyli pozdrowień, pożegnań, podziękowań jak na Oscarach. Ekran jest twój. Aha, no to w takim razie nie byłam przygotowana tej części, ale oczywiście dziękuję za zaproszenie, dziękuję Państwu, że zechcieli Państwo wysłuchać tego może trochę długiego wykładu, no i oczywiście wszystkim moim współpracownikom, dzięki którym miałam okazję brać udział w tym badaniu.
No i krótko, zwięźle. Wszyscy są zaskoczeni, a wszystkich ostrzegam od jakiegoś czasu. Do niedawna to były niespodzianki. Pan Maciej pisze, że już pakuje walizki. Czapkę z lamy ma, sweterek też, a przy okazji zaprasza do Pucka. Podwodnego Pucka, o którym niedawno, jakiś czas temu mu opowiadał kolega archeolog podwodny. To też sobie możecie zobaczyć na naszym YouTubie, którego zachęcam jak zwykle do subskrybowania, jeśli tego nie robiliście. Nasz wykład jest oczywiście jak każdy nagrywany i o 20 się pojawi na naszym kanale właśnie tam. Tak wygląda najnowszy numer aktualny archeologii żywej gry zabawy Hazard. Myślę, że jest bardzo fajny i słyszałem pozytywne same komentarze, ale też mi na razie nigdy mało osób twarz mi mówi negatywne. Zwykle je wyczytuję w komentarzach na Empiku z jakiegoś powodu, no ale nigdy nie wiadomo. Może Wam też się właśnie spodoba. Pani Zofio, następny temat nie będą Aztekowie, ale będzie również niesamowita cywilizacja. Spotykamy się 12 maja i będzie z nami dr Andrzej Ćwiek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i porozmawiamy o hieroglifach. Przy okazji tego, że pojawiło się kolejne wydanie jego książki, bardzo świetnej książki właśnie o hieroglifach, no i najpewniej będzie możliwość jej wygrania. Parę egzemplarzy nam wydawnictwo sprezentowało, ale tam chyba przeprowadzimy konkurs na YouTubie, bo niedawno przekroczyliśmy liczbę 5000 subskrybentów i czas im coś porozdawać, tym, którzy pojawiają się nie tylko w czwartek, ale i też w innych dniach. Oczywiście podziękowania dla wszystkich profili i organizacji, które nas udostępniły, nasze wydarzenie dzisiejsze albo promowały. Oczywiście współorganizator, czyli Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego. Uratuj mnie po hiszpańsku, jak to jest? Centro Estudios Andinos. Super, bardzo dziękuję. I oprócz tego profile Mumie Egipskiej i Paleopatologie, SKN Antropologów Juweni, Z Miłości do Inków profil Ola, oraz profil Jola Czemil Pisarz, a także pan Ryszard Matyja, jak zawsze udostępniający nas. O, widzę, że cieszy się z powodu hieroglifów. Bardzo się też cieszę, że niektórym się spodobało. I oczywiście podziękowania dla wszystkich prenumeratorów, którzy dołączyli do nas od ostatniego spotkania. Tym razem były to panie Anna, Marta, Anna, Patrycja oraz Anna i panowie Sławomir, Łukasz, Andrzej, Sebastian. No i oczywiście, drodzy widzowie, zapraszam na Smash, czyli spotkanie miłośników archeologii żywej, trzecie, bo mieliśmy, jak to wiele innych imprez, przerwę przez ostatni czas, ale w tym roku się odbędzie. Odbędzie się ono w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki. Są oni współorganizatorami tegorocznego Smażu. Będą prelekcje, prelekcje będą transmitowane na żywo w ramach specjalnego odcinka kontekstu live na żywo w realu, jak to mówią. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze i będzie równie interesująco, co na przykład dzisiaj. No i będą wycieczki, będą warsztaty ceramiczne i tak dalej. Nie tylko sobie plakietki przywieziecie i koszulki nasze, ale również może i swój garnek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno będzie interesująco i no, bo Ziemia Świętokrzyska. Na pewno ktoś tam nas ogląda. Przynajmniej stali widzowie. I to tyle z ogłoszeń parafialnych, z tego co widzę. Jeszcze tutaj zawsze sobie zapisuję, żeby przypadkiem czegoś nie przeoczyć, ale też nie zawsze się udaje. No, chyba tyle. A kiedy? Dobrze, bardzo świetne pytanie, pani Magdaleno. Kiedy Smash? 17, 18, 19 czerwca. 3 dni, zaraz po Bożym Ciele. Wkrótce na naszym Facebooku pojawi się link do zapisów, link do rejestracji już został wysłany do osób, powinien zostać wysłany, tego co mnie informowano, do osób, które gdzieś wcześniej się zapowiadały, że chcą z nami jechać i się spotkać na żywo. Wszyscy dowiedzą się albo pod koniec tego tygodnia, albo tygodniu. I to, tak jak powiedziałem, oczywiście bardzo Ci dziękuję, Dagmaro, że przybyłaś do nas, przyjęłaś zaproszenie, przeniosłaś nas do tego Peru prekolumbijskiego i mam nadzieję, że się jeszcze raz spotkamy. Może w większym gronie. Zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że się uda kiedyś. No to super. W takim razie, drodzy widzowie, miejcie przyjemnego wieczoru. O, chciałem powiedzieć, miejcie może. Na razie. Trzymajcie się zdrowi.